Dzień dobry, ja witam Państwa bardzo serdecznie. Będę wdzięczna na czacie, jeżeli na czacie dacie mi Państwo znać, czy mnie widać, czy mnie słychać i czy widać tytułowy slajd prezentacji. Już są pierwsze głosy. Bardzo dziękuję, Pani Antonino. Bardzo dziękuję. Super, więc myślę, że w międzyczasie, kiedy będziemy czekać jeszcze na osoby, które docierają na nasze spotkanie, możecie Państwo napisać, skąd jesteście, gdzie aktualnie mieszkacie, bo tak wyjątkowe jest to nasze spotkanie, że ja łączę się z Państwem z Krakowa, w którym dzisiaj pięknie słonecznie, natomiast Państwo łączą się zazwyczaj, myślę, z innych rejonów świata, więc bardzo proszę o informację skąd. O, i widzę, że tutaj jest duży rozstrzał już, jeżeli chodzi o lokalizację. Bardzo Państwu dziękuję. Super, super. Widzicie, że łączą się Państwo z nami z całego świata. No i tak, tematem naszego dzisiejszego spotkania jest właśnie zerówka, czyli to, co mamy dla naszych najmłodszych, właściwie waszych najmłodszych pociech. Zerówka jako pierwszy krok w polskiej edukacji, jak to też głosi tytuł, temat naszego spotkania. Więc skoro już chwilkę czasu minęła, myślę, że rozpoczniemy sobie już właściwie to nasze spotkanko. I teraz przedstawię Państwu pokrótce to, o czym będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. Na początku ja troszeczkę opowiem o tym z perspektywy nas, Libratusa. Teraz zorientowałam się, że zapomniałam się Państwu przedstawić, ale myślę, że jest to dobry moment, bo nazywam się Justyna Nowakowska i na co dzień pracuję właśnie w dziale rekrutacji, więc mam bezpośrednią styczność z Państwem i Państwa wątpliwościami, trudnościami, które się właśnie w związku z zapisem do Libratusa pojawiają. No i właśnie, pierwsze z zagadnień, o którym sobie porozmawiamy, to dlaczego warto w ogóle rozpocząć naukę w zerówce. A skoro warto rozpocząć naukę w zerówce, to dlaczego akurat z Libratusem? Porozmawiamy też o tym, co w praktyce, czyli o naszej internetowej platformie edukacyjnej, o możliwości przetestowania tej platformy i na koniec szybciutko o procesie rekrutacyjnym, ponieważ część z Państwa jest jeszcze przed tym procesem. No i na koniec najważniejszy, myślę, punkt, kluczowy tego spotkania, rozmowa z naszą gościnią, rozmowa z Darią, mamą naszej zerówkowiczki. Więc zacznijmy sobie od pierwszego punktu. No więc tak, dlaczego warto w ogóle rozpocząć naukę w zerówce? Przede wszystkim dlatego, że daje ona bardzo dużo możliwości dzieciakom, ale też w zasadzie wam, jako rodzicom. No bo z jednej strony jest to taki fajny początek przygody z polską edukacją, ale z polską edukacją w takim swobodnym rozumieniu tego początku, tak? Początki zazwyczaj wydają nam się stresujące, natomiast tutaj w Libratusie i dzięki tym narzędziom, które oferujemy, o których powiem troszeczkę później, ta nauka jest takim fascynującym, swobodnym, elastycznym początkiem, więc zostawia dobre pierwsze wrażenie. Co jeszcze? No to właśnie nauka w tej przystępnej formie. W przystępnej formie bardzo różnorodny sposób prezentowana, tak żeby każde dziecko mogło znaleźć coś dla siebie, no bo im więcej dzieciaków, tym więcej indywidualnych potrzeb i tym więcej gdzieś tam potrzeb do zaspokojenia, więc tutaj różnorodność. I ostatni element, czyli całodobowy dostęp do wiedzy, no bo wracamy do tego, od czego rozpoczęliśmy nasze spotkanie. Państwo mieszkają w różnych zakątkach świata i warto, żeby mieć dostęp do polskiej edukacji i na przykład do nauki w zerówce, bo o niej tutaj mówimy w każdym momencie dnia, nocy, w każdym momencie tygodnia, miesiąca, dokładnie tak. Ale co jeszcze kryje się za tym wszystkim? I może za tym wszystkim przede wszystkim, czyli właśnie ta polskość. Dostęp do polskiej wiedzy, do wiedzy o Polsce, do polskich historii, tradycji, kultury, zwyczajów, ale przede wszystkim gdzieś też taka możliwość podtrzymywania więzi z językiem polskim i z Polską w ogóle. Często jest to taki pomost między dzieckiem a jego dziadkami, o tym często rodzice mówią. Ale myślę, że gdzieś tam też pojawi się to w wypowiedzi Darii. Idźmy dalej. Dalej, czyli do tego, czym właściwie różni się i wyróżnia się zerówka Libratusa. No bo może się wydawać, że w sumie to wiele ofert jest, jeżeli chodzi o oferty edukacyjne. Natomiast warto zadać sobie pytanie, dlaczego właśnie zerówka z Libratusem?
Oczywiście to, o czym rozmawiałam z Państwem wcześniej, to już część odpowiedzi na to pytanie, natomiast Zerówka z Libratusem jest naszym autorskim programem. Programem przygotowanym przez specjalistów, którzy zarówno mają wiedzę z zakresu wiedzy, tego co powinno znaleźć się w tym, czego będą uczyły się Wasze dzieciaki, ale też specjalistów, którzy wiedzą, jak to ubrać w dobrą formę, w formę przystępną dla dziecka. Zerówka nie jest formalnym zapisem dzieci do polskiej szkoły, więc jest to taki rok przygotowania do nauki w szkole podstawowej. Dziecko może przetestować, co lubi, co umie, co gdzieś tam jest dla niego ciekawe bądź mniej i odnaleźć w tym właśnie to, z czym chce pracować, to, z czym chce się uczyć. Więc to tyle, jeżeli chodzi o taką charakterystykę. Natomiast co tutaj jeszcze warto powiedzieć, to to właśnie, co w praktyce realizujecie w Zerówce, czyli materiały na internetowej platformie edukacyjnej. I co znajdziemy na takiej platformie? No bo fajnie słuchać o tym, że jest jakieś narzędzie, tylko fajnie gdzieś tam też w tym wszystkim odnaleźć sobie jakieś konkrety. I teraz wiedza usystematyzowana jest w taki sposób, że macie Państwo dostęp do 36 scenariuszy zajęć. One są podzielone na tak zwane tu u nas pory roku i te pory roku dzielą się też na konkretne tygodnie. Natomiast tych tygodni nauki jest 36, więc jest baza do podróżowania między tymi zagadnieniami, między tymi tygodniami nauki. Jeżeli chodzi o to, co jeszcze znajdziecie, to cotygodniowe spotkania z nauczycielem, z polskim nauczycielem, które są nagrywane i później właśnie na platformie dostępne. Proszę się nie martwić, pokażę jeszcze, jak to wygląda właśnie z poziomu platformy na kilku zrzutach ekranu za momencik, ale druga kwestia to właśnie spotkania z nauczycielami nagrywane. Co jeszcze? To karty pracy. Jeżeli dziecko męczy się od siedzenia tyle przed komputerem, oczy męczą się dziecku i chciałoby jednak popracować sobie z papierową formą, macie możliwość wydrukowania kart pracy zamieszczonych właśnie w treściach, ale nie tylko samych kart pracy. Wszystkie jednostki lekcyjne, wszystkie scenariusze również możecie wydrukować. Nie znajdziecie wtedy może na nich gier interaktywnych, które w każdych scenariuszach są umieszczone, ale to, co jest zawarte w treści, znajdziecie wtedy też na papierze po wydrukowaniu, więc treści, scenariuszy i karty pracy można sobie ładnie wydrukować. Co do tego, to przede wszystkim też nauka przez zabawę, no bo mówimy o dzieciaczkach w wieku zazwyczaj 6 lat, więc sześciolatki mają też potrzeby dotyczące konkretnego sposobu uczenia się i tutaj fajnie jest przekazywać im wiedzę w taki dostosowany sposób, wiedzę o Polsce, o tym języku polskim i są to różne gry, zabawy ruchowe, plastyczne, które będą pobudzały uwagę dzieciaków i które będą sprawiały, że one będą chciały się uczyć, więc przystępny sposób przekazywania tej wiedzy w postaci zabawy to kolejna rzecz. A do tego też troszeczkę elementu społecznego, czyli spotkania integracyjne właśnie w formie online raz w miesiącu, tak aby dzieciaki z różnych stron świata, które łączy właśnie ta polskość, mogły się zobaczyć i zintegrować. I taki ostatni element, o którym chciałam Państwu wspomnieć, no to dodatkowe materiały. Te materiały, które będą poruszały ważną kwestię, o której już tutaj nieraz powiedziałam, czyli właśnie tę wiedzę o Polsce, wiedzę z zakresu języka polskiego. To tyle, jeżeli chodzi o teorię platformy. Tu możecie Państwo zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Jest to taki przykładowy panel, który widzicie jako rodzice, który widzi dziecko i możecie właśnie zobaczyć te elementy, o których wspominałam, czyli dostęp do webinariów po lewej stronie, dostęp do materiałów z zerówki po prawej stronie i dostęp do materiałów dodatkowych na dole. Jak to wygląda po rozwinięciu tych opcji? A no właśnie tak. Tutaj mamy podzielonych po przejściu do sekcji zerówki, do tych treści, mamy podzielone materiały na konkretne tygodnie i jak widać kolorowe pory roku. No bo mamy najpierw jesień, zimę, wiosnę i lato w tej kolejności, ale wszystkie te pory roku obejmują 36 tygodni nauki. Oprócz tego zakładka z webinariami po lewej stronie daje Wam dostęp i dostęp dzieciom do zajęć, które odbywały się właśnie w wyznaczonych terminach, a które później nagrane trafiają i trafiały na platformę. I ostatnia sekcja, ta z dołu, materiały dodatkowe. Po przejściu w przycisk można dodać sobie wybrane materiały, tu przykładowo polskie potrawy regionalne, jeżeli chcecie, aby dziecko je poznało.
To tyle, jak chodzi o główne elementy nauki, a do tego gdzieś na platformie możecie znaleźć też taki system grywalizacji, nagród, tak? Tutaj dziecko może zbierać listki, jabłuszka i drzewa, a po zebraniu ich wziąć też, jeżeli jest aktywne na platformie i chętnie tutaj sobie działa, może wziąć też udział w konkursie właśnie związanym z tymi osiągnięciami na platformie. Tu widzicie poglądowo, jak wyglądają karty pracy. Karty pracy w różnych kolorach, bo właśnie odpowiadające różnym porom roku. One są dołączone do lekcji i możecie właśnie sobie z lekcji je drukować. To są części tych kart pracy, mają czasami kilka stron, jest ich więcej, więc to taki poglądowy obraz, jak to wszystko ładnie wygląda. No i właśnie. Jeżeli to nie jest dla Was wystarczające, przetestujcie tę zerówkę. Jest możliwość, żebyście przez 5 dni mogli testować wybrane tygodnie, ale tygodnie, które obejmują, właściwie wchodzą w skład każdej z tych pór roku, o których wspominałam, więc zobaczycie wszystkiego po trochu. Przez 5 dni możecie testować dane tygodnie, te, które wskazałam tutaj Wam na slajdzie i możecie mieć dostęp do tych tematycznych części i do tych scenariuszy zajęć, tak żeby zobaczyć, jak to w praktyce wygląda. Mam nadzieję, że gdzieś tam będzie to taka przystępna forma, żebyście jeszcze w jakiś sposób mogli przetestować sobie to w praktyce tak naprawdę, co tutaj oferujemy właśnie z zapisem do zerówki. Tak, dokładnie tak. Cieszę się, że tutaj pojawiają się głosy w komentarzach. Od razu odpowiem, że w zerówce nie ma egzaminów, dokładnie tak. Na koniec zerówki egzaminów nie ma. Warto o tym pamiętać. To jest bardzo ważna kwestia. Dziękuję Pani Nino, że zwraca Pani na to uwagę. Super. I teraz ostatni element, szybciutko przez proces rekrutacyjny. Większość z Państwa ma już ten pierwszy krok za sobą, czyli formularz na stronie internetowej. Trzeba się zgłosić, wyrazić chęć, że chce się dziecko do zerówki, czy w ogóle do Libretusa zapisać. Następnie drugi krok, czyli formularz, gdzie wprowadzają Państwo podstawowe dane dziecka, tak aby zostało one na podstawie wieku właśnie przydzielone do zerówki. Formularz też pewnie większość z Państwa widziała, więc po prostu poglądowo pokazuje, jak on wygląda, natomiast teraz najważniejszy etap, ten końcowy, kiedy już zgłosicie dziecko i chcecie sfinalizować ten zapis, wystarczą tak naprawdę dwa podetapy, tak? Jednym z nich jest akceptacja regulaminu zerówki, który jest przygotowany, który otrzymują Państwo w wiadomości mailowej informującej, że dziecko wiekowo zakwalifikowało się do zerówki, więc trzeba sobie ten regulamin przeczytać, zapoznać się z nim i udzielić informacji, czy akceptują go Państwo, czy nie. Drugi krok to jednorazowa opłata za zerówkę w wysokości 550 zł. Jest to opłata jednorazowa, więc w momencie, kiedy uiścicie ją Państwo, ona jest jakby wystarczająca na cały czas, tak? Tutaj nie ponosicie Państwo dodatkowych opłat, więc te dwa elementy są do zrealizowania. Opłatę można uiścić albo przez przelew bankowy, albo przez metodą PayPal. Pojawia się tutaj też taka opcja, tak? Od razu odpowiem na pytanie, że płaci się jedynie za ten rok, za dany rok za zerówkę, więc za ten rok nauki od września tego roku. I jeżeli ktoś jest w trudnej sytuacji finansowej, można się też do nas zgłosić, ponieważ nasz koordynator Fundacji Edukacji Polonijnej jest w stanie udzielić stypendium dotyczącego zapisu do zerówki, natomiast tutaj też warto sobie te kwestie przemyśleć i rozłożyć sobie to ewentualnie na miesiące nauki, czy jest to faktycznie forma potrzebna, bo ilość stypendiów jest ograniczona. I teraz w zasadzie to wszystko z mojej strony, ale nie znikam stąd, ponieważ będę towarzyszyła Darii w rozmowie. Zaproszę teraz Darię do nas. Proszę Państwa, żeby dali mi chwilkę, ponieważ musimy się tutaj wspólnie połączyć, ale myślę, że już zaraz będziemy razem. Cześć! Cześć. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Słuchawki zadziałały, także jest dobrze. Tak, ja Cię słyszę świetnie. Słyszę świetnie, widzę świetnie, wszystko jest wspaniale. Daria, ja na początku może zaproszę Cię do tego, abyś powiedziała troszeczkę o sobie, żebyś dała znać naszym rodzicom na spotkaniu trochę o Was.
Aha, to o nas. Mieszkamy w Anglii. Ja już mieszkam od dobrych 20 lat. Pochodzę z Gniezna, czyli naszej pierwszej stolicy. Mąż jest Anglikiem, także na dzień rozmawiamy w domu, rozmawiamy w języku polskim. Zaraz dlaczego nawiążę do zarówki. Moja mała ma 7 lat. Jak to każde dziecko, jest szczęśliwa, ruchliwa, zbuntowana czasami. Mieszkamy w przepięknej części Anglii, właściwie koło naszego króla teraz, bo poprzednio był księciem, niedaleko 20 minut jazdy w Cotswold, czyli w Cirencester. I dobrze nam się mieszka, powiem szczerze, dobrze, spokojnie. Tak, jak to mówią, wsi spokojna, wsi wesoła, ale powiem, brakuje szczerze kontaktu troszeczkę właśnie z polskością i pomimo tego, że mamy szkołę na przykład Swindon, niedaleko polską, to moja mała nie chciała chodzić w soboty, nie chciała całych sobot spędzać. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ponad 15 lat, 20 lat prawie robiłam projekty do dużych firm, dużych korporacji, a teraz spełniam moje marzenie i uczę jogi. Także założyłam sobie swoją szkołę jogi, mąż nadal robi projekty, bo spotkaliśmy się w pracy, także sobie, że tak powiem, się uzupełniamy. Także... Bardzo tak, Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję. Piękna historia na początek. Myślę, że gdzieś tam zawsze warto się poznać i cieszę się, że nasi rodzice tutaj, którzy są na czacie, też mogli Cię troszeczkę poznać. To myślę, że ta polskość, o której wspomniałaś, jest takim fajnym przejściem do tego, dlaczego tu jesteśmy. Ale może o polskości zaraz, bo często rodzice gdzieś tam właśnie pytają o to, jak i mają obawy o to, jak sobie to pogodzić. No bo właśnie, wspominałaś tutaj, że ty pracujesz, mąż pracuje, więc jest też gdzieś tam ten aspekt szkoły, do której dziecko chodzi, bądź przedszkola, do którego chodzi, do którego pójdzie, ale jednak pojawia się ten element organizowania nauki też właśnie w zerówce. Więc pytanie, jak to u Was wyglądało i czy mieliście jakieś trudności ze zorganizowaniem się, czy mogliście to jednak z własnym harmonogramem pogodzić? To takie pierwsze pytanko. Dobrze, to idziemy na ogień. Tak, nie było łatwo. Powiem szczerze, na początku nie będę oszukiwać, nie było łatwo. Pomimo tego, że jako menadżer projektów jestem dobrze zorganizowana, no niestety pracuje się z dzieckiem, które ma humory, które wiadomo jest małym człowiekiem. Także było troszeczkę ciężko, żeby wszczelić ten czas taki poza szkołą, żeby wszczelić nasze, że tak powiem, zajęcia pomiędzy szkołę angielską, do której uczęszcza, a zajęcia dodatkowe. Co prawda tych zajęć wybraliśmy tylko 3, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy jej przeładowywać, ale i tak już cały tydzień ma zapełniony. Jeszcze niektóre wieczory pracuję, ja mam zapełnione, że mnie nie ma, że po prostu uczę jogi wieczorami. Także nie było łatwo. Nie było łatwo i dlatego ja się bardzo cieszę, że zaczęliśmy od zerówki, bo to był taki okres próbny, że tak powiem, to była taka próba nasza, jak bardzo jesteśmy zorganizowani i ile trzeba przycisnąć, ile trzeba się faktycznie być systematycznym, bo były takie falstarty, no to zaczynamy, ojej, a to już jest następna pora, a my jeszcze w jesieni siedzimy, prawda? Także tym bardziej, że na początku zajęć jest 5 lekcji jest w ciągu tygodnia, a później tych lekcji ubywa i coraz łatwiej po prostu je wtedy realizować. Czy przerobiliśmy cały program? Nie, nie przerobiliśmy całego programu. W pewnym momencie się skupiliśmy na webinariach i zawsze mówię, wrócimy jeszcze do tego, bo tak sobie daliśmy, nie stresujmy się, jest ok, w przyszłym roku będziemy zorganizowani, będziemy robić to krok po kroku. Także ja się bardzo cieszę, że zaczęliśmy właśnie tak, bo pierwsza klasa, no to wiadomo, już są egzaminy. No to jakbyśmy miały troszeczkę stres, bo wiadomo, to jednak to jest moja córka i ja, bo mąż raczej po polsku nie jest w stanie. Uczył się, ale ciężko mu to wychodziło. Także to właśnie my dwie tak pracowałyśmy i no wiadomo, dzieci chorują w ciągu roku, później trzeba wyjechać na święta, później są wakacje. Także to trzeba faktycznie wypróbować siebie. To był taki dobry okres, żeby siebie wypróbować, jak bardzo i ile i w którym miejscu jeszcze musimy popracować. Także na przykład mogę się tak zdradzić, co postanowiłyśmy, że zamiast na przykład niedzielnych webinariów,
które są w niedzielę, to jest nasz taki dzień rodzinny, gdzie sobie zawsze wyjeżdżamy, żeby sobie spędzimy na świeżym powietrzu albo do tutaj niedaleko wiosek, albo tu jest zawsze coś do zrobienia, mm-hmm. prawda? I zobaczenia. No pewnie. To robimy webinaria z opóźnieniem tygodniowym. Także mm-hmm. w sobotę po zajęciach z tańca biorę mało, mówię, chodź, robimy webinaria, godzinę włączasz sobie, ja robię obiad. I co jest właśnie fajne, na początku siedziałam z nią i siedziałyśmy, razem przerabiałyśmy, a teraz to już po prostu jej włączam ten mm-hmm. komputer i tylko słyszę, że mówi. I bo myślę, tak właśnie, to jest fajne rzecz, że pani Karolina, która prowadzi, która jest przesympatyczna, ona tak ślicznie mówi, właśnie się tak cieszy, bo ma taki bardzo ładny polski, taki ciepły, tak ciepło mówi do dzieci. Jest taka umowa między panią Karoliną a resztą, że nie zdradzimy, że dzieci nie słyszą, że to, co dzieci mówią, to pani Karolina nie słyszy, więc wszyscy mówią, tak, pani Karolina cię słyszy, jak słyszałam, jak odpowiada, jak naprawdę widać, że się zaangażowała i widać, że tak na początku za każdy webinar jest taki moment, gdzie dzieci zaczynają od zabaw ruchowych, mhm. tak na rozgrzewkę. Bardzo, bardzo. Mówię, to jest jej ulubiony moment, kiedy dzieci chodzą, skaczą i tak dalej. Także jest bardzo fajnie. Wiadomo, wszystko jest w zakresie tak, żeby nie zdemolować pokoju. Także jest bardzo grzecznie, bardzo ładnie. Bardzo, bardzo. Na początku mnie wciągała. Chodź, mamo, chodź ze mną. Tu będziemy skakać, tu będziemy się kłaść, tu będziemy robić. Także to było takie, już się zaangażowała i fizycznie, i widać już emocjonalnie. Później bardzo ładnie odsłuchiwała całą resztę. A na końcu, no to już szła na całego i bardzo często już jeszcze po webinariach zostawała i dokończała swoje prace. Mhm. Bo bardzo ładnie tak jest, właśnie to dzieci lubią, że one lubią systematykę, prawda, że lubią mieć taki schemat i zaczynała od ruchowych, później był temat opracowany w zależności co w tygodniu, a pod koniec zajęć robiły tak zwane crafts and art, czyli, mhm. czyli wycinanki, czyli twórczą pracę i przenosiła tą wiedzę do szkoły w Anglii. Także mówi, mamo, dzisiaj uczyłam dzieci, jak zrobić węża. Dzisiaj uczyłam robić kartki z króliczkiem. Także później dzieci, no, się chwaliła tym. To widać, że naprawdę była zadowolona, była dumna z tego, że się no, że tak powiem, wkręciła. Tak, i super, że o tym mówisz, bo gdzieś tam fajnie jest, myślę też tym rodzicom, którzy są tutaj z nami, usłyszeć, że w praktyce to działa i że nawet jeżeli na początku jest trudno, bo nie ma co ukrywać, że na początku może być trudno, musimy się zapoznać z nowym materiałem, z tym jak to jest zorganizowane, jak my się chcemy w to wdrożyć, to jest gdzieś tutaj teraz przykład tego, że jest to możliwe, żeby można to zrealizować i tym bardziej cudownie jest słyszeć, że gdzieś tam przenoszenie tej wiedzy u niej też ma miejsce, bo do nas rodzice dzwoniący i mówiący o tym, jak to u nich jest, też mówią o tym, że czasami coś, co było w libratusie, już w szkole przenieśli. Czy to matematyka, czy polski, tam polski mniej, ale czy gdzieś tam przyroda na tych późniejszych etapach, no to super, że gdzieś też to mogą sobie uzupełniać, więc bardzo się cieszę, że też u ciebie to i u córki miało zastosowanie. No a skoro jesteśmy przy niej i przy tym, że gdzieś tam te zabawy ruchowe jej się najbardziej podobały, to właśnie co gdzieś tam dla niej było takiego z jej perspektywy najbardziej w samej czy platformie, czy w tych zajęciach takiego fajnego, tak? Oprócz tych zadań ruchowych, czy tutaj tych spotkań z panią Karoliną, czy jest coś jeszcze takiego, co gdzieś przychodzi ci do głowy? Oj, UBU. No jak słyszałam, UBU, to już mamo, zobacz w lekcji, czy jest UBU dzisiaj. Mhm. No to sprawdzałyśmy UBU. No jak nie, to mi przerobisz tą lekcję, w drugiej lekcji jest UBU, bo sobie tak czasami zaglądałyśmy. My jak przerobisz to pójdziemy i będzie UBU. Tak. No i jeszcze też no, wyrywała myszkę, mówi, mamo, ja to tak chcę zrobić, tak, to były te pamięciowe, kręcenie kołem. No i oczywiście opowieść na Dzień Babci o babci Musze, Musza Mucha Monika i no to już się rozkręciła, bo takie faktycznie... Taka śmieszna opowieść i cały czas opowiada. Jeszcze piosenki. Dużo właśnie piosenek. My przerabiamy Akademię Pana Kleksa. Mm-hmm. I bardzo lubi Akademię Pana Kleksa. Powiem, że nie bierze psa pod uwagę, że no, film już jest nakręcony starą metodą. Nadal jej się podoba, nadal się wciąga. I te wszystkie piosenki, które też się powtarzają. I my też miałyśmy polskie piosenki, bo już od małego jej puszczałam. Mamo, ja to znam.
Także jest dużo takich elementów, które utrwaliły wiedzę, tą, którą starałam się przekazać. Poza tym, co było dla mnie bardzo pomocne, ja bym nie była w stanie sobie tak zorganizować materiałów. Nie byłabym w stanie, żeby wiedzieć co i jak i gdzie poszukać, bo to jednak jest czasochłonne, a tutaj jest wszystko podane na talerzu. I to jest właśnie, to mi się bardzo podobało i to też jeszcze mi dało taki spokój trochę, że my przerobimy to, jest dobrze, już nie muszę nigdzie szukać, prawda? Tak. Bo jednak ten język polski to był troszeczkę do tyłu z moją małą, tym bardziej, że jeszcze zdobyłam teraz, no, 2 lata temu już, obywatelstwo i mała była na ceremonii i mówi, mamo, już teraz jesteś Angielka, to tylko po angielsku będziemy mówić. A patrzę, że po jej bratusie się rozkręciła. Co prawda mówi po swojemu. Jak to bywa? Tak, ja jej nie przeszkadzam, nie zniechęcam i mówię, dobrze, byłam, idźmy, chodźmy. Ale ważne, że mówi. Dla mnie to było najważniejsze, że zaczęłam mówić. Teraz nawet jak robimy kisio czy galaretką, mi weź tutaj i przeczytaj mi. Mówię, przeczytaj mi, bo ja nie widzę. Więc mi czyta i czyta już po polsku i już szyczy tak ładnie. I to właśnie ubo to są literki, to jest jej ulubione, więc tak słuchała. Także widzę, że ten polski zaczyna w nią tak ładnie wsiąkać, że kiedyś nie chciała, bo na przykład mamy tak, żeby był kontakt właśnie z babcią, o czym już wspomniałaś. Mówię, no ile można rozmawiać, prawda, co tam było w szkole. Mówię, zacznijcie sobie czytać książki. Także mama czytała małej książki. Ale na początku, mamo, nie chcę, bo nie rozumiem. A teraz widzę, że bardzo chętnie. Także sobie czytają, mówię, ja to ty czytaj babci po angielsku, a babcia ci będzie po polsku. I widzę, że siedzą czasami godzinę, półtora, a babcia i moja mama czyta jej książki o skarpetkach, wszystko, też o misi, takie najróżniejsze. I tylko słyszę później te opowieści. I muszę powiedzieć, że to owocuje, bo na przykład dzisiaj przyniosła mi nagrodę nauczyciela za najładniejszą, najbardziej twórczą opowieść. I faktycznie napisała takie, bo pisały książki, także widać, że jej wyobraźnia działa, że ona bierze z książek, z literatury, nie tylko angielskiej, ale z polskiej. I to jest właśnie, tak otwiera jej po prostu ładnie umysł i poszerza horyzonty. I to jest właśnie z tego jestem bardzo zadowolona. I no i polskość, no jak był okres, był taki tydzień o polskości, ojej, to hymnus polskiego słuchałyśmy. Mamo, pójdź jeszcze raz hymn, ja się nauczę na pianinie. Także mamy dużo zabawy z tym. Czasami drukujemy, wydrukuj mi karty pracy, drukuję jej karty pracy, sobie rysuję, robi. A mogę zrobić po swojemu, możesz zrobić po swojemu. Bo tam jest na przykład na początku lewą ręką i prawą ręką, bardzo polecę, bardzo zachęcam rodziców do wydrukowania, jak malują, właśnie widzą, jak rozwijają lewą, prawą półkulę. Bardzo ładnie i to widać, że faktycznie materiał jest opracowany ładnie dydaktycznie, psychologicznie, tak naprawdę z dużym zorganizowaniem, z dużą taką wiedzą i ładnie podany. Super. W zasadzie chciałam zadawać jeszcze pytanie, co ty z tego wyciągnęłaś i co dla ciebie jest najbardziej wartościowe, ale to chyba już odpowiada na to pytanie, przynajmniej częściowo. I też czas wolny. Tak, mam godziny dla siebie, jak słucham webinarium. Na przykład, ale tak gdzieś tam jeszcze na... Powiedzmy trochę poważnie, to też myślę, że często rodzice mają taką obawę, że powinni gdzieś tam zapewnić dziecku te materiały i tak może trochę przyjmują w tym kontekście na siebie rolę nauczyciela. No ale też i zrozumiałe jest to, że tego od siebie wymagają i tak by chcieli, ale też z drugiej strony no nie jest tak, że muszą tego od siebie wymagać. I też nie powinni w sumie, bo nie każdy z nas jest nauczycielem. Ja też nie jestem nauczycielką i gdzieś tam nie jestem w stanie określić, co tutaj byłoby dobre. Mam doświadczenie w innym zakresie i tak też nasi rodzice w jakichś doświadczeniach zakresy mają, ale gdzieś tam nie muszą czuć takiego obciążenia wynikającego z tego, że nie są nauczycielem i to, co gdzieś tam tu mają gotowe, jest poniekąd zaopiekowaniem tej kwestii, więc też cieszę się, że o tym wspominasz, bo to może troszeczkę zdjąć nie tyle tak w pełni odpowiedzialność z rodzica, ale odciążyć, tak myślę, troszeczkę, nie? Pomóc się w tym właśnie zorganizować.
Bardzo, bardzo. Muszę powiedzieć, że bardzo mi odciążyło, bo nawet byłam zainteresowana, jak dostałam podanie, mu wiadomo, że w pewnym momencie szkoły w Polsce ścigają, że tak powiem, dzieci, które mieszkają za granicą i dostają, dziadkowie dostają listy. Tak. Tak, i co tak, się dzieje? Zadzwoniłam właśnie do szkoły, która zarejestrowała Mię i mówię, czy wy zapewniacie, no tak wiadomo, zawsze się waha, mówię, zobaczymy, czy zapewniacie materiał. Mówię, tak, może pani uczyć w domu, może pani przeprowadzać to nauczanie domowe, a czy zapewniacie materiały? Nie. Czyli nie wszystkie szkoły zapewniają. Mówię, a to zostaje z Libratusem, tu mam wszystko podane. Poza tym jest przesympatyczna obsługa, że tak powiem, macie naprawdę przesympatyczne panie, bo na po samym początku, zanim jeszcze dołączyła Mia do Libratusa, bombardowałam was pytaniami, a to, a to dziecko. Bardzo dobrze. Tak, mówię, bo nie wiedziałam, mówię, bo tutaj już jest, wiadomo, już ona teraz jest drugi rok, a tutaj dopiero zerówka, więc nie wiedziałam, gdzie mam ją zapisać. No człowiek jest skołowany na początku, wiadomo. Nie dosyć, że angielska edukacja jest dla mnie zupełnie, przerabiam zielone, zielona jestem. Co się dzieje, dni sportu, nie sportu, tutaj reception, tutaj pierwsza. A tutaj jeszcze dochodzi nam nowa, zupełnie nowa edukacja, no bo nie będziemy ukrywać, no to no mamy reformę. Musiałam się po prostu zorientować. Też, ale od razu dostawałam odpowiedzi, z cierpliwością anielską odpowiadałyście na moje pytania. Także tak. No i akurat bardzo dużo rodziców też się martwi o egzaminy. Nam, my, czy to mamy szczęście, czy nie, czy po prostu, no tak jest, że mamy szkołę, która jest szkołą partnerską właśnie w mieście, z którego pochodzę, z Gniezna. Mhm. Także może się zdarzyć, że no, właśnie nie będzie z tym problemu, prawda? Także jestem bardzo zadowolona i też jeszcze też na początku pisałam, bo tam chyba zdjęcia nie przesłałam, nie, wszystko przez Libratusa, wszystko jest. Także muszę powiedzieć, że ten cały proces tego zbierania tych dokumentów też był bardzo, bardzo ładnie, pomogłyście mi, bo to jest stresujące, żeby przejść, żeby przeczytać, żeby przekopiować, żeby wiadomo, żeby... To zajmie troszeczkę czasu, ale warto, naprawdę warto, już nie możemy doczekać właśnie pierwszej klasy. Teraz będziemy się uczyć porządnie, bo jest pierwsza klasa, będą egzaminy. Także nie ma, że nie przerobimy jakiejś lekcji, bo no nie przerobiłyśmy. Po prostu tak traktowaliśmy na luzie, ale to było właśnie fajnie w tym, że nie ma stresu. Prawda? Jasne. Ja bym podsumowała właśnie te dwie kwestie, no tak idąc od końca. No z jednej strony jest też tak, że ma jakby dostęp do tej platformy jest właśnie całodobowy, więc można wiedzieć w którymkolwiek momencie, ale też zdarza się, że nie wszystko trzeba przerobić, bo jest tak, że na przykład jakąś wiedzę wyniesie się z tej szkoły tutaj angielskiej w przypadku innych szkół, innej szkoły, więc też gdzieś tam ta wiedza się pokrywa. Czasami zrobi się coś szybciej w Libratusie, czy to w zerówce, czy w którejkolwiek z klas, a potem pojawia się to w szkole, czy w przedszkolu zagranicznym i gdzieś ta wiedza się fajnie uzupełnia. No bo właśnie, tutaj doprecyzuję tylko rodzicom, żeby mieli obraz, o co chodzi, bo właśnie Mia będzie rozpoczynała też od przyszłego roku pierwszą klasę po przerobieniu zerówki, więc tutaj ona wystartuje z kolejnym etapem. Wy jesteście dopiero w tym wcześniejszym, czyli w zerówce, więc tutaj podkreślam, egzaminów nie ma, bo to zdarza się czasami gdzieś tam w rodziców wprowadzać w zakłopotanie, tu egzaminów nie będzie, możecie się na spokojnie gdzieś tam z tym pozapoznawać. I wplotę w to, o czym mówimy, pytanie od rodzica, które się do ciebie na czacie pojawiło, bo wspominałaś o nauce literek. Ono się pojawiło, wprawdzie zauważyłam przed tym, jak o tej nauce literek mówiłaś, ale tutaj pani Joanna pyta, czy przerabiając literki Mia się nie nudziła, czy to nie było gdzieś tam dla niej zbyt powtarzalne? Nie, z UBU nie. UBU tak bardzo ładnie prowadzi. Nie, naprawdę nie. I to było dla mnie bardzo ważne, bo no Mia... No uwielbia czytać, no jest do przodu, muszę powiedzieć, że bardzo do przodu i to właściwie no tak w zeszłym roku, dwa lata temu przechodziłam COVID dość ciężko i my tak czytamy zawsze, mówią mi, ja nie jestem w stanie to by dziecko czytać dzisiaj, bo jestem, tak się źle czuję i tak dalej i mówię, weź sobie poczytaj ile możesz i ona od tego czasu bardzo się rozkręciła z czytaniem. I ona już czyta, już skończyła Harry'ego Pottera czytać, już mówię, takie dosyć, no, jak na jej wiek ambitne, ale no i wiadomo, język polski, są inne literki, że czyta parzak, a nie pająk.
że ły, a nie wy. Także tak, mamy to. Tak, to już jest nagmina. No ale z kolei ja po angielsku też nie czytam idealnie, prawda? I uczymy się wszyscy całe życie. Dokładnie. I to właśnie jest fajne, że na samym początku, zaoszczędziło jej to stresu. Bo ja teraz jak właśnie mówię, daję jej galaretkę, robimy galaretkę i czyta. I przeczytaj mi tutaj coś, bo tak czasami udaję, że nie widzę. I przeczytaj. I widzę, że ładnie już czy czasami zapomina o... Te literki zaczynają jej już chodzić w drugą naturę, że przeskakuje, jakby się mózg już jej się przełącza na polskie czytanie. Mm-hmm. Także to jest bardzo dla mnie wartościowe, bo ja się bałam tego, że ona w pewnym momencie, to co ja na przykład, my mamy problem z angielskim, żeby wiedzieć, czy czytamy dobrze, poprawnie po angielsku, tak ona miała problem z czytaniem poprawnie po polsku. I z tego się cieszę, że to już zaczęła rok przed szkołą, gdzie już no, będzie miała inny materiał. To już była taka bardzo fajna rozgrzewka dla niej. I już widzę po sobie, nie nudziła się. Z UBU się nie da nudzić. UBU jej się tak spodobało, że nie. No wiadomo, jak na przykład mówię, wydrukować ci to, bo jak ona już pisze teraz ładnie po angielsku, mówię, zobacz, tak po polsku się pisze literkę taką samą, a po angielsku tak, poćwicz sobie. No to drukowałam jej te kartki. Nie przerobiła całej linijki, ale mówię, przerób tyle, ile możesz. A niektóre literki szła, tam mówię, linijki już się skończyły. To zależy, jaką literkę, że tak powiem. Super. Co podeszło jej. Tak, super. No tutaj może jeszcze wstawka, żeby rodzice wiedzieli, o czym mówimy. UBU to jest taki kosmita. Kosmita, który uczy, edukuje dzieciaki i faktycznie nie dziwię się, że zainteresowanie zdobył, bo fajnie działa. Więc jakby jest z czego się uczyć i fajna to jest forma. Tak. Super. No tak, na zasadzie sezamkowej, prawda? Ulicy Sezamkowej, coś podobnego. Oni też tak. Przypomina w zasadzie tak, taka trochę unowocześniona wersja, ale dokładnie tak, można tak porównać, więc taki powrót do dzieciństwa dla nas czasami to też może być. Tak, dokładnie. Oj, cyferki tak samo, bardzo ładnie po polsku zauważyłam, zaczęła już, no bo jak to my liczymy w tym języku, który jest naszym pierwszym językiem, prawda, a ona już sobie po prostu bardzo szybko odpowiada, jak na przykład, bo przerabiam z nią, to jedzie rowerek na spacerek, grę z dzieciństwa. Staram się jak mogę tą polską mi zaszczepić. I widzę, że ona szybko tak odpowiada. 15, 14, 20 i już tak rozumie po prostu. I to ten rok, i to jest niesamowity postęp z tego, jak nie chciałam mówić po polsku, zmuszała mnie i to było, wyglądało naprawdę, to chyba dużo rodziców ma to samo, że mówimy do dzieci po polsku, one odpowiadają nam po angielsku. Także taki rok na to go uczy gniazdem trochę, każdy sobie. A teraz już jednak odpowiada mi ładnie po polsku. Jak na przykład mojego męża nie ma w pokoju, to mówimy, rozmawiamy po polsku. Super. I to myślę, że to już gdzieś jest taka korzyść, taka wartość, którą z tego wynosicie, czyli gdzieś rozwój tego języka polskiego. A czy przychodzą ci do głowy jeszcze jakieś inne rzeczy, takie przykłady wartości, tych takich pozytywnych efektów, które gdzieś tam widzisz, że pojawiają się już, albo które się pojawią właśnie dzięki temu, że działacie z zerówką i działaliście z zerówką, no i później z kolejnymi w sumie etapami z klasą pierwszą? Widzę podejście zupełnie troszeczkę inne do przekazania wiedzy, na przykład z wiedzą w Anglii. Mhm. W Anglii oni mają tak podzielone na moduły i to w zależności od każdej szkoły, każda szkoła przerabia po swojemu. A tutaj mamy taką bardziej systematykę. Mhm. Na przykład jak przerabiały, była lekcja o pieskach, że no jednak się wgryzą. Ja na przykład nie widziałam bardzo dużo ras psów, a o listki i drzewa, o na przykład o pogody, o krajobrazy i ładnym takim polskim jest to przekazane, już takim zaawansowanym. Czasami musiałam jej tłumaczyć. Mówiła, dziecko, ty rozumiesz, co tu pani mówi? No to choć tu przetłumaczę. Właśnie to zmusza, żeby ten język był rozwinięty, to jest jedna rzecz. Druga jest wiedza, którą sobie przekłada, idzie do szkoły w Anglii albo nawet na co dzień, przekłada i już ma, no, może się pochwalić. Wartości typu na przykład zdrowo odżywianie. W naszej szkole w Anglii tego nie ma.
I tu ja się cieszę, bo mi ściągnęliście, że tak powiem, kamień z sercami, jak miałyście taki był jeden tydzień właśnie o zdrowym odżywianiu, że trzeba było wybrać, a co jest zdrowe, a co nie. I w końcu mówię, ha, widzisz, chipsy nie są zdrowe, tylko owoce. Także też sobie usystematyzowałam, że tak, to co mama mówi, to co mama mi wpaja, to jest, że... Jest w tym sens. Tak, tak, że tu pani w szkole powiedziała, bo jest w pewnym momencie takie coś, że jak my mówimy to dziecku, nie, mama. Ale jak pani w szkole powie, to tak, to wszystko jest najważniejsze, my widzisz w polskiej szkole. Także ja się bardzo cieszyłam, bo po prostu no, pokrywałam się z moimi wartościami i takie właśnie zdrowe odżywianie, tak pani Karolina ślicznie mówiła o rodzicach, tak no tak się, człowiek, rodzic też człowiek, mama też może być zdenerwowana, musicie uważać. I to też tak buduje obraz dziecku i też pójdzie do szkoły, bo kiedyś było tak, że ktoś tam się wyśmiał w szkole, o, bo na jagody je na przykład, daje jej jagody zamiast jakiejś słodyczy. No nie chciała. Nie chciała jagód. A po polskiej szkole patrz, jagody, owoce takie zdrowe, no to mamo daj mi, bo ma taką siłę przebicia, że już potrafi powiedzieć nie, bo wie, że jest odbicie na platformie. Poza tym jeszcze było takie piękne spotkanie integracyjne z wszystkimi dziećmi właściwie z jej zerówki, z całego świata. Mówi, zobacz Mija, dziecko z Nowej Zelandii, dziecko z Brazylii, naprawdę cały świat. Widzisz, i wszyscy się tego uczą. To też dało jej takiego bycia dumną. Tak, nie wiem, czy mnie słychać? Słychać chyba tak. To też jest taka fajna rzecz właśnie w tych spotkaniach integracyjnych, o czym właśnie troszkę na początku wspomniałam, że kiedy dzieciaki mają, widzą się przynajmniej nawet raz w miesiącu na tych spotkaniach, to one tutaj może w międzyczasie podrzucę odpowiedź na pytanie, które się pojawiło na czacie, jak to wygląda w praktyce. No właśnie tak, że dzieciaki podłączają się na kmerce z mikrofonem, jest pani, która gdzieś tam pomaga im, koordynuje to spotkanie i mówi, zaprasza do dyskusji, a dzieciaki mogą się też udzielać. No i tutaj to odpowiadając na pytanie, ale właśnie w praktyce, to dzięki temu one widzą, że są te inne dzieciaki, które uczą się, to są dzieci też z Wielkiej Brytanii, tak jak ja, ale są to też dzieci z Australii. No ciężko tutaj mogło, faktycznie, tutaj ciężko pogodzić połączenie ze względu na strefy czasowe i ktoś musiałby się łączyć w nocy bądź bardzo wcześnie rano, ale zdarzały się takie sytuacje, że ktoś chciał na takim spotkaniu być, a nawet jeżeli nie z Australii, to chociażby z Niemiec czy z Holandii, tak? Bo tutaj całkiem sporo tych dzieciaków jest i fajnie, jak one się widzą, bo to też jest dla nich motywujące. Nie dla wszystkich, ale są takie dzieciaki, które tego potrzebują. Dobrze, no chyba, że może chcesz coś jeszcze dodać, nim zapytam rodziców o pytania, więc czy coś jeszcze byś chciała od siebie może dorzucić? Powiem, że zerówka dała nam takie poczucie, że będzie dobrze. Że będzie dobrze, że damy radę, po prostu wiadomo, gdzie trzeba, co poszło źle, co poszło dobrze, tak jak się robi podsumowanie czasami. I też mi dało uspokojenie, że nie było, bo się troszeczkę bałam właśnie ze względu na język, mówię, że nie będzie rozumieć, że gdzie będzie dobrze, żebyście się nie martwili, że ta zerówka da wam taki rozgrzewkę, taką fajną, spokojną rozgrzewkę bez stresu. Super. Przed nauką. A warto, bo tu jednak nigdy nie wiadomo, jaka wiedza się przyda. Tak, a tu jest jeszcze taki spokojniejszy etap, w którym można sobie popróbować, potestować, więc super, że gdzieś tam to podkreślamy i ty, i ja, bo to też, no zwłaszcza na początku, myślę, że zerówka jest takim w zasadzie najlepszym momentem na rozpoczęcie tej nauki. Pierwsza klasa też. Pierwsza nawet, zdarza się, że między pierwszą a trzecią, nie mówiąc już o uczniach, którzy dołączają do nas nawet później, od klasy czwartej, piątej, szóstej, to też jest norma. Natomiast to są takie gdzieś tam najłatwiejsze dla dziecka i też często dla rodzica momenty na rozpoczęcie tej nauki, więc tutaj nawet jeżeli to wahanie jest, to fajnie uświadamiać, że nie musi go być aż tak wiele. Jeszcze właśnie, bo zapomnę, u mnie w szkole jest piątka dzieci z Polski. O. I tak, piątka dzieci, aż byłam sama właśnie zdziwiona, szkoła nie jest za duża, ma tam 100 uczniów i Mija była tak postrzegana troszeczkę jako, ona nie jest nasza, bo po polsku nie mówiła. I widzę, że bo jednak jest chyba tylko jeszcze drugie małżeństwo, które jest właśnie mieszane. A teraz widzę, że się kumpluje właśnie z polskimi dziećmi. Tak, już się przełamała i dużo rozmawiają właśnie
Także to też jest bardzo miłe, że jeżeli się po prostu poszerzają horyzonty, to jest i ten rok i widzę, że i się cieszę, bo mu nigdy nie wiadomo faktycznie, czy wrócimy do kraju. Ciężko powiedzieć, prawda, co ten rok przyniesie. Ja tu już mam zapewnione, że nie będzie musiała zaczynać właśnie od zera, że będzie po prostu już przygotowana, że wskoczy, że tak powiem, w rytm. A rewelacyjne jest to, że można sobie w każdym momencie kliknąć i otworzyć. Jasne. I przerabiać. Super. Ja też właśnie widzę, że Państwo w międzyczasie dzielą się na czacie różnymi swoimi historiami, za to bardzo dziękuję. Zachęcam, żeby teraz jeszcze, jeżeli jakieś pytania się pojawiają do Darii, żebyście takie pytania zadali, a ja w tym czasie, kiedy będziecie klikać i te pytania tworzyć, szybciutko odpowiem na tych kilka pytań, które się na czacie pojawiło. Ilość miejsc z całej zerówce nie jest ograniczona, ograniczona jest ilość tych stypendiów, o których wspominałam. Natomiast mogę powiedzieć na przykładzie poprzedniego roku, że było to kilkaset uczniów, tak? Ponad 500 zerówkowiczów tutaj działało z platformą, więc całkiem fajna ilość dzieciaków mogła się uczyć z zerówką. Tutaj widzę, że pojawiają się pytania stricte dotyczące szkoły podstawowej, więc proszę pamiętać, że zerówka jeszcze szkołą podstawową nie jest, to jest taki etap przed, więc czy egzaminy klasyfikacyjne te na koniec roku, czy legitymacja szkolna, to pojawia się dopiero od klasy pierwszej. Jeżeli tym są Państwo zainteresowani, to też zachęcam, żeby wziąć udział w webinarze, który będzie miał miejsce już niebawem w tym miesiącu, bo koleżanka z mojego działu będzie też opowiadała właśnie o szkole podstawowej. Tutaj odeślę Was do tego spotkania, ale proszę się nie martwić, dostaniecie link do rejestracji na to spotkanie na pewno na skrzynki mailowe. Pani Kasiu, 500 uczniów ponad 500 w samej zerówce na bo tutaj skupiam się na zerówce, więc jak chodzi o szkołę podstawową, tych osób było troszeczkę, myślę, że znacznie więcej, ale zatrzymam sobie tu w tym momencie, chociaż widzę, że pani Kasia pyta o tym w kontekście spotkań z nauczycielem. Nie, 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 tu się proszę nie martwić, jak chodzi o te integracyjne spotkania, to są spotkania dla mniejszej grupy, więc tutaj mogą się dzieciaki widzieć i słyszeć, a webinaria odbywają się dla większej grupy dzieciaków, dokładnie tak. Dobrze. Nie widzę póki co pytań do Darii. Myślę, że bardzo dużo już powiedziałaś, to też z tego może wynikać. Albo też z przytłoczenia dużą ilością informacji, bo jest ich całkiem sporo, a czasami nam coś do głowy przychodzi po fakcie. Jeżeli teraz nic się nie pojawia, takiego, na co Daria mogłaby odpowiedzieć, to tutaj pozwolę sobie zmierzać ku zakończeniu naszego spotkania. Bardzo dziękuję za te pytania zadane na czacie. Jeżeli jeszcze jakieś się pojawią, to zachęcam do kontaktu z nami. Będziemy się dzielić odpowiedziami i odpowiedziami również z doświadczenia naszych rodziców, więc zgłaszajcie się do naszego sekretariatu z tymi pytaniami. Będziemy pomagali. Bardzo Ci dziękuję, Daria, za te piękne doświadczenia. Bardzo dziękuję za te opowieści, za to, że chciałaś się podzielić tutaj z rodzicami swoimi doświadczeniami mi. Państwu również bardzo dziękuję za wzięcie udziału w spotkaniu. Możecie liczyć na nagranie jeżeli chcielibyście do pewnych kwestii wrócić. No i myślę, że to na dzisiaj tyle. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Dobrego wieczoru życzę, dnia bądź poranku, bo to różnie bywa w naszym towarzystwie. Trzymajcie się wszyscy. Pozdrowienia ze słonecznego dzisiaj Krakowa. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie. Do widzenia. Do widzenia.